Nanotechnologia jest niesamowita. Tęgie głowy głowią się i zastanawiają, co to jest, do czego służy i po co to komu? Komu to potrzebne? A dlaczego? A jak podać sobie dobrowolnie nanotechnologię? Na przykład prosząc o znieczulenie dentystyczne. Z badań, które przeprowadził jeden z gości programu, wynika, że aż 17 na 20 osób w jego okolicy miało te elementy w swojej krwi. I nie ma znaczenia status wakcynacji. Mają to szczepy, mają to nieszczepy. Jest to znajdywane w jedzeniu, w wodzie, w lekach i w wielu innych produktach. Jedną z ciekawostek jest to, że widoczne nanowłókno złożyło się samo z tej masy malutkich, jasnych elementów widocznych wokół niego. Trzeba było tylko poczekać, to był proces. Jak myślicie? Co to za dziwne przedmioty samo składające się w różnych preparatach? Po co to komu?